No to lecimy. Czy tego overlaya do omawiania kart wykonałeś sam, czy Blizzard po prostu udostępnia takie rzeczy dla content creatorów? Oczywiście, że wykonałem sam. Znaczy, zapierdalając grafiki ze strony Blizzarda, ale wykonałem go sam. Co sądzisz o braku informacji o cenie kart, jeśli nie posiadasz wystarczającej ilości pyłu? Co sądzisz o braku informacji o cenie kart? Że co? Nie rozumiem pytania. Zróbmy tak. To jest głupie. No jest głupie. Groj. Wać panie, graj. Opla. No zagram tak, bo w sumie nie mam reliktów, to bez sensu to grać. Trochę. Silent. Dobra, muszę być tak. Naga. Będzie. Okej. Okay. Co mi się stało z tymi słabkami? Rogata szarża. No niedobrze. To nie jest fun to play. Pan Jeleni. Też nie jest fun to play. Jin Asiari, wirwa chaosu. Niech będzie. A ty zdychaj. Nara. Nara hoppie. Słodziak, lodziak. Wydaje mi się, że Silence jest tutaj dobrą opcją i zaryzykuję tak. Nie można mieć dwa takiego pecha. No jak to? No przecież to jest kurwa możliwe na 11%. No kurwa, no nie wiem tak. A chyba nie wiem. Kiedy chcę stworzyć kartę i nie mam wystarczającej ilości uniwersytetem się nie wiedzę, ile pyłu jest. Pozostaje puste pole. Serio? Nie widzisz? To widzisz w takim razie? Pozostaje puste pole? Jakieś takie dziwne mi się to wydaje. Eksterminacja. Ej. Nie wyślę foty. No musiałbyś ją uploadować na jakiś serwis. Znaczy, ja nie wiem. Znaczy, czekaj, wejdę do gry i zobaczę, jak to wygląda, bo ja tak szczerze powiedziawszy, to średnio na to zwracam uwagę. No co ty se kurwa jaja robisz? No on dobierał wszystkie te karty przyzywające te śmieci. Widma. No fajne te widma, ale chyba wolę jednak to zagrać. Tylko co mi to daje? Guzik mi to daje. A wiem co mi to daje. Zrobię tak. To se strajduję, to se zagram.
Teraz strajduję. Nie grałem karaluchu. I teraz rzuci ten spell, co zadaje 3 damage'u i to, co przyzywa dwóch jełopów, to chyba wyjdę z siebie i stanę obok. No ja pierdolę, no nie wierzę. Dobrał to, dobrał to, dobrał to. A, jeszcze te dwójki są, no. Po prostu... Dzięki za słupeczka. Nowy słup. Mar podkreślenie CUBE83. Welcome to the family. Siemandiro, emo, emo. Zrobimy sobie tak. Może coś nam to da. Smakołek. No. No. Ja pierdolę, no niemożliwe. No chyba tego nie wygram, coś mi się tak wydaje. A, chociaż? Dobra, na pewno trafię. Nie mam możliwości, żebym nie trafił w Hydrolona. Hecha, jednak jest taka możliwość. No to chuj mi w dupę. Skąd biorę pomysły na różne nowe deki? Wykrzyknik deki i wchodzę na stronę i lecę po kolei. Moja kolekcja. Kiedy chcę stworzyć kartę, nie mam wystarczającej, nie wyświetla mi informacji, za ile pyłu jest. Dobrze. Jest złota. To co w takim razie masz w tym miejscu? Bo ja mam co prawda wystarczającą ilość pyłu, okej, no ale co wtedy, jak nie masz tego pyłu, jest tutaj? Czy nie wydaje mi się to jakimś... Czy no wiem, że mam... Pyłu dużo, bo chuj to brzydkie słowo. Ale pytam, co ci się wyświetla. Puste pole. Aha. Pytanie jest, co o tym sądzę. Pff, w sumie to nic. Tak szczerze powiedziawszy. Znaczy, no mogłoby być napisane, jaki jest koszt. Aż chyba się przełączę na inny serwer i zobaczę na innym serwerze. Mogło być napisane, jaki jest koszt, ale... Ale... Whatever, tak trochę. No muszę przyznać, że przez 10 lat grania w tą grę... No, 9. Nie zauważyłem tego. Aczkolwiek, no faktycznie nie narzekam na brak pyłu. Mogliby to zmienić? Nie powiem, żebym się z tym nie zgadzał, ale to też, nie wiem, nie wydaje mi się jakimś dużym problemem. To jest bardzo pomocne. No ale tak naprawdę, wiesz, sprawdzić co... Znaczy... Ogólnie rzecz biorąc, w grze powinny być udostępniane podstawowe informacje, jak na przykład co robią niektóre karty, a dalej tego nie ma. A więc to jest do dupy, ale to jest z drugiej strony...
Można sobie to łatwo sprawdzić, nie? I tam zapamiętać, że 1600 legenda, 400 epic i 100 common. Może to tak kawa jakaś taka chujowa. Pan Skorpion. No dobra, to gramy Pana Skorpiona, bo nie będziemy się tutaj... A, wezmę to takie. Mamy jakieś drzewa, ta? A mam takie, to dobra odpowiedź na te drzewa. Niech będzie. Nie spieszy mi się z zagrywaniem artefaktów. No myślę, że tu zagramy czwóreczkę, skoro mamy cztery maneczki. Kto się zgłosi? Może być to. I graj se. Graj se, ziomeczku, po ziomeczku. Tutaj se możemy zagrać to, żeby striggerować to. Symbol zapału. Symbol zapału. No też nie głupie. Chociaż trochę manę marnuję, bo to byłoby nieco bardziej sensowne. Ale już powiedzmy, że to się przyda jeszcze jako atak. W połączeniu z tym i z tym. No. Zagraj wszystkie relikty. Gdyby nie to, że to nie ta tura. Czemu nie? Ale możemy klepnąć takie relikty. Nie chcę chyba tego grać za friko. I graj se. Graj se, ziomeczku, po ziomeczku. Wszystko da się załatać. Jeden ataczku. Dał mi się pozbyć kart z ręki nieco. W sumie to tak większość kart, które mam na ręce, dobiera karty. Dobra, nagrajmy tego wariota. Wycisz wszystkich wrogich stronników. No dobra, niech będzie takie. O, on się sam zabił. Dobra, nie pomyślałem o tym. Chyba w następnej turze jednak nie będziemy grali tego wariata. Więc zagrajmy to. Wycisz wszystkich. Oznacz wroga. Dobra, mogę zagrać to. I to byłoby na tyle. Plomba w ryj. Graj. Można się u ciebie spodziewać innych gierek w przyszłości. A jakie gierki chciałbyś zobaczyć? Te rzeczy widoczne w grze, których nie ma normalnie na ekranie, to jest jakiś addon? Tak. Czy nie jest to addon, bo to nie jest widoczne w grze, tylko na grze?
Znaczy nie ma to dużego znaczenia, ale tak fizycznie to nie jest to w grze zamontowane, tylko jest to nakładka na grę. I nazywa się to Hearthstone Deck Tracker. Track. Kurwa, serio, się zakrzyczyłem. Hearthstone Deck Tracker. Dodaj 3 damage. Dobra, zrobimy tu. Następnie zrobimy tu. Twój lance i skarbie. I plomba w ryj. Za zero. Graj. CS, jakieś horrory strzelanki. No, nie planuję za specjalnie takiego kontentu. Gdyż w CS-a nie należy do najlepszych graczy i trochę sensu nie widzę w streamowaniu takiej gry. Tym bardziej, że... Chyba sek pisze. Tym bardziej, że... A nie będzie. O, nawet Little mam. Nie wiedziałem. Tym bardziej, że... Nie wiem, co mówiłem, przepraszam. Zgubiłem się. W CS-a nie planuję żadnego kontentu, no bo to nie ma sensu, nie? Jestem w tą grę turbochujowy. I nie wiem, po co miałbym w nią grać. Naprawdę. Jest to dla mnie poza aspektem zrozumienia. A nie planuję stawać się graczem CS-a, w związku z czym CS-a na 100% nie będzie. Chyba, że okazyjnie, bo nie wiem, będę pijany albo coś. Jakieś horrory. O ile kontent na zasadzie, o, jak się... Bardzo boję i w ogóle ja pierdolę. Jest na pewno kontentem przez wielu chcianym. To jednak nie na moim streamie, bo nie przepadam za graniem w horrory. A robieniem tego na siłę tylko dlatego, żeby ściągnąć ludzi, to trochę już wydoroślałem z tego. Więc mówiąc krótko, horrorów nie będzie. Strzelanki. Jak już mówiłem, jest chujowy w strzelanki. Więc nie. Też strzelanek nie będzie. Już? I teraz kwestia craftowania. Legendarna. Ty, faktycznie, ale gówno. Nie ma tutaj napisane, ile kosztuje. No, muszę przyznać, że... A, tu jest. Tu też jest. Ale jak już mamy epika... kurde. Epika mamy. Dobra, epicka. Ale jak już mamy epicką... No to nie ma, no nie, no to tak niezły joke. To po prostu normalnie pasuje do Blizzarda i do Olo, nie? Jest po prostu tak, no, brak mi słów.